rybkę się nastawiłeś dzisiaj? W zasadzie no płotki standardowo. Ale są mi też leszcze, one w zasadzie uniwersalne. Można by tak powiedzieć. A jakie wyniki się spodziewasz? Kaziu, puszczę tego psa, go przetarga tego. Szczerze powiem. Tak, żeby mi psa zjadł. A co? Nie wiem, z 5 kilo, 6 kilo. To są myśliwskie psy. Może to będzie sukces. Tak, fajnie. Jak się czujesz? Jakie ryby będziesz łowił i na jak, ile kilogramów jesteś przygotowany? Żeby tak połowę zawodnika ryb było, to będzie dobrze. No, zobaczymy, co to będzie, bo to wiadomości jak zwykle są sprzeczne. Jedni na pali, drudzy mówią, że nie ma ryby, nie? A prawda leży po środku. No więc na obecną chwilę to i tak ta biała ryba jest na tarle, to trzeba będzie grudać drobnicę. Po zawodach się wszystko okaże. Każdy mądry przed. Okej, dziękuję. Powodzenia jeszcze. Będziemy z Andrzejem Lubasiewiczem na temat przygotowania wędkarskiego do zawodu. Andrzej, jak dzisiaj się przygotowałeś? Jakie ryby i efekty, przynajmniej jakie się spodziewasz? Jakie ryby to zobaczymy za 3 godziny. Przygotowałem się i całe przygotowania oparłem na wiedzy, którą posiadłem z takich filmów szkoleniowych, wędkowanie z Arturem. Artur Radzi się nazywają. Tam wszystkie tajemnice, które Artur zdradził, to ja do serca sobie właśnie wziąłem i zastosowałem na dzisiejsze wędkowanie. Za 3 godziny zobaczymy, jakie będą efekty, to będziemy mogli ocenić, ile to warte. A możesz nam zdradzić, o jakiego Artura chodzi? No jest taki cykl programów na ZPW. Artur Radzi. I tam są takie różne porady dla wędkarzy, bardzo cenne. I właśnie dzisiaj postanowiłem wykorzystać. Chodzi o Artura Nowakowskiego, ma się rozumieć. Tak, tak. Nasz dobry kolega, który zawsze chętnie pomaga. Dziękuję bardzo. Postaram się go znaleźć dzisiaj.
Idź ze stanowiska. Bo już za daleko jeszcze. No, teraz. Nie, do szczytówki masz rzucić, a nie tam. Rzucił do szczytówki. Na szczytówkę, bo tam żyłka jest. Nie, ale poczekaj, niech spadnie. Wtedy za szybko wyciągasz. Ona nie utonie. Całe szczęście, że ten dob nie nabiera wody, bo tam tył masz. O, wiesz, poczekał, że do szczytówkę. No. Bo on już jest od razu ciągnął. Co? Wędrożynie, tak poszło? Wędrożynie to mi dwa środkowe wiatry muszą z pomostu, ale na jednych zawodach chudy topi i uciekł. Ale słuchaj, tu na ZPW będzie teraz przebył łowienie szczytówki. Top, łowienie topa. Mówię Rysiowi, weź mi z łapą, z tym wszystko łowię. Jeszcze mnie opierdzielił, najpierw mi pozwolił, a później mi to nie było, że płaciłem. Za wszystko, prawda? Krysiu! Co już nie ma? Zjedz to się należy. Nawet jeśli się nie wyjdzie. Jest cała prokuratura. Takie. Na jednej zawodach to nie.
Inne sektory wygrały. Panie, Fitcher Jadwiga, 3,95. Rudyńska Krystyna, 3,760. Oje, wygrało dwóch zawodników. Kolega Bogusz Dawid, 4,565. Oraz Lubasiewicz Michał, 2,220. Jeszcze nam zostały sektory mężczyzn. Lubasiewicz Andrzej, 6,350. Bender Mieczysław, 5,520. I kolega Sindrewicz Krzysztof, 4,425. Przystępujemy do klasyfikacji drużynowej. Zaczniemy od juniorów. Pierwsze miejsce Star Fish. Brawo! Brawo! Trzy. Ja wiem! Drugie miejsce koło Krzyżyce, również punktu 3. Nie, 3. Ja tu byłem na zdjęcia. Pierwsze miejsce, koło Krzyżyce. Brawo! Punktu 3. Krzyżyce. W składzie. Gdzie ta moja koleżanka? Rudyńska Mordal. Nowa zawodnika. Proszę, stanę sobie ładnie. Drugie miejsce koło Big Fish. Marszałek Dek. I miejsce trzecie koło Litwień, Katanowska Kowalska. Punktu 6. To co nie usłyszy, to co zmyśli zaraz. A już marzenia Rzymny Seniorów. Pierwsze miejsce Klub Litwień. Punktu 8. Dawno brody nie całowałem. Drugie miejsce koło Troć. Punktu 13. Do zobaczenia na pierwszej lidze na Wyspie Puckiej. Gdyby coś się zmieniło, padały jakieś ulewne deszcze, to kilka dni wcześniej śledźcie internet, udamy komunikat, gdyby tam były trudności z rozegraniem. Ryba tam jest. 19 bodajże maj, tak? Pierwsza liga. Jeżeli coś się zmieniło, to podamy komunikat. Póki co na Wyspie Puckiej 19. Dzięki, szerokiej drogi.